Dzień dobry bardzo. George Lucas, jak wielu reżyserów, zmieniał koncepcję poszczególnych scen w czasie montażu, a nawet jeszcze w czasie kręcenia poszczególnych scen. Dziś opowiem wam o jednej takiej zmianie w Zemście Sithów, która wbrew pozorom mocno zmieniła postacie zarówno Anakina, jak i Kenobiego. Gotowi? To jedziemy. Hit the like button and we are going, jak to mówią na zachodzie. Proces tworzenia filmu jest długi i skomplikowany. Od pisania scenariusza poprzez tworzenie konceptów i storyboardów, aż do zatrudnienia aktorów, znajdowania plenerów i budowy dekoracji. Ten etap nazywa się zazwyczaj preprodukcją. Potem mamy etap samego filmowania i już wtedy bardzo często okazuje się, że pewne sceny nie grają ze sobą albo to, co na papierze wydawało się super, to kiedy zagrają to aktorzy, zwyczajnie nie pasuje i nie trzyma się kupy. Wiele zmian w filmie zachodzi na planie, ale również wiele, jeśli nie więcej, zachodzi w montażowni. To tam pozornie niepowiązane ze sobą sceny zmieniają się w gotowy film. I tam też wiele rzeczy jest przemontowywanych, pokazywanych inaczej i często okazuje się, że niektóre sceny trzeba nagrać ponownie. Nie inaczej jest w przypadku Gwiezdnych Wojen. Oczywiście znacie pewnie historię o tym, że to właśnie na stole montażowym zostały uratowane pierwsze Gwiezdne Wojny, bo ponoć spod ręki Lucasa wyszło mało strawne barachło. Jak nie znacie tej historii, to może wam kiedyś o niej opowiem, chociaż chyba właśnie to zrobiłem. W każdym razie takich przeróbek była cała masa, także i w prequelach. Mówi się, że do epizodu pierwszego nagrano ponad 5 godzin materiału, a pierwsza wersja Zemsty Sithów miała godzin 4. Dziś chciałbym wam opowiedzieć o jednej scenie właśnie z epizodu trzeciego, która została zmieniona już po jej nagraniu. Nie znajdziecie jej też wśród żadnych opublikowanych usuniętych scen. Scena ta, zapisana w jednej z wcześniejszych wersji scenariusza, totalnie zmienia, przynajmniej dla mnie, to, w jaki sposób postrzegamy Kenobiego i Skywalkera po słynnym pojedynku na Mustafar. A brzmiało to tak, mam nadzieję, że nie przekręcę. Anakin: pomóż mi, mistrzu. Kenobi: kocham cię, ale ci nie pomogę. Nienawidzę cię, krzyczy Anakin. Zresztą najwyraźniej, jak możemy przeczytać w jednej z książek opowiadających o powstaniu epizodu trzeciego autorstwa J.W. Rinslera, wersji dialogu pomiędzy Anakinem a Obi-Wanem było kilka. Jak czytamy u Rinslera, po tym jak Anakin błaga Obi-Wana o uratowanie go, George poprosił Iwana, aby powiedział: nie uratuję cię, miękko, jakby mówił sam do siebie. Ujęcie: kiedy Skywalker spala się, Lucas reżyseruje. To tak, jakbyś mówił do martwej osoby. Sugeruje, aby zmienić czas w scenariuszu na przeszły. Kochałem cię. Aktor sugeruje z kolei, że w takim razie kolejna linijka także powinna się zmienić. Nie mogłem ci pomóc. Lucas się zgodził, a Tan Green wprowadziła zmiany. Chodzi oczywiście o Jane Anne Tan Green, która pełniła rolę script supervisor podczas kręcenia wszystkich filmów prequeli. Jak czytamy dalej w książce, Hayden wchodził w rolę i mamrotał do siebie i krzyczał, aby właśnie lepiej wcielić się w rolę. Pomóż mi, mistrzu, i nienawidzę cię. Jak widzimy zatem, najwyraźniej nakręcono ten materiał w nieco innej wersji niż potem zmontowano, bo przyznacie, że odmowa pomocy Anakinowi zmieniłaby nasz odbiór postaci Kenobiego. A z drugiej strony Anakin, a właściwie już Darth Vader, błagający o litość w chwili swej największej wściekłości na Kenobiego i cały zakon Jedi, także pokazałby nam tę postać w zupełnie innym świetle. Co ciekawe, dialog ten nie wyleciał całkowicie. Jak wiecie pewnie, niejednokrotnie pewne wersje scenariusza, które nie zawierają wszystkich zmian, zwłaszcza tych, które wyszły na gorąco, są przekazywane do twórców dzieł towarzyszących, albumów, komiksów czy tam adaptacji książkowych, aby na tej podstawie mogli przygotować oni swoje własne dzieła. Szczególnie ciekawe jest to w przypadku właśnie Gwiezdnych Wojen, gdzie w książkach towarzyszących filmowi często można trafić na rozszerzone wersje scen, których nie było w filmie. Oczywiście nie zalicza się ich do kanonu, bo kanoniczne są tylko te elementy, które pokrywają się z filmami, ale na przykład przemiana Anakina pokazana w adaptacji książkowej Zemsty Sithów jest, przynajmniej według mnie, nieco bardziej przekonująco pokazana niż ta w filmie. Ale wróćmy do opisywanej sceny. W
adaptacji komiksowej Zemsty Sithów, która była wydana w 2005 roku, czyli wtedy, co był film, dialog z Kenobim odmawiającym pomocy swojemu uczniowi zachował się. Zachował się także w reedycji tego komiksu z 2016 roku. Tam widzimy, jak Anakin, zsuwając się po rozżarzonym zboczu rzeki lawy, krzyczy: Obi-Wan! Próbując jedyną, pozostałą mu ręką, tą mechaniczną, wczepić się w kamienie, aby zatrzymać powolne osuwanie się. Kenobi zaś odpowiada: Byłeś wybrańcem. Powiedziano, że zniszczysz Sithów, a nie do nich dołączysz. Byłeś mi bratem. Kocham cię, ale ci nie pomogę. I wtedy Anakin krzyczy to, co znamy z filmu: Nienawidzę cię. Zatem, jak widzicie, wersja także nieco inna od tej zaprezentowanej w książce Rinslera. I to też, jeśli chodzi o czas, wiecie, że to kochałem cię albo kocham cię, kwestia tej zmiany czasu wypowiedzi. To dowodzi tylko, jak scena ta się zmieniała i nie chodzi tylko tutaj o zmianę, wiecie, czasu wypowiedzi. Myślę, że wszyscy z Lucasem na czele wiedzieli, że to jedna z najważniejszych scen w całych Gwiezdnych Wojnach, dlatego włożono w nią aż tyle pracy i tyle zmian, no bo musiała być perfekcyjna. I teraz przez chwilę załóżmy, że jednak scena, w której Anakin błaga wprost o pomoc, a Kenobi jej odmawia, rzeczywiście miała miejsce. To wyjaśnia późniejsze załamanie Obi-Wana, zaszycie na Tatooine i odcięcie od mocy. A co jeśli mogłem mu pomóc? A co jeśli w jakiś sposób uratowałbym go nie tylko od ognia lawy, ale też od ciemnej strony? Zapewne takie pytania zadawał sobie Kenobi przez cały czas i pewnie zadawałby je sobie nadal po spotkaniu ponownym z Vaderem 10 lat później. W sensie nawiązuje tutaj do wydarzeń z serialu Kenobi. Z drugiej strony, czy pokazanie tej złej strony Kenobiego nie wpłynęłoby na nasz odbiór tej postaci? No bo jak to? Dobry mistrz Jedi odmawia pomocy swojemu przyjacielowi? Zdecydowanie mogłoby to zostać odebrane, no niekoniecznie jako głębia i wielowarstwowość postaci Kenobiego, ale też, a może przede wszystkim, jako jego bezwzględność. Zero litości dla Sithów. Jeśli jesteś Sithem, to nie pomogę ci, nawet jeśli przez wiele lat byłeś mi jak brat. No i z drugiej strony mamy Anakina, złego Sitha, który w momencie w zasadzie niechybnej śmierci błaga o pomoc. No to by nie przeszło. Darth Vader, który błaga o pomoc, no nie. O ile nie miałbym chyba większego problemu z zaakceptowaniem dwulicowości Obi-Wana, tak błaganie Anakina o pomoc myślę, żeby mi tę postać nieco zrujnowało. No bo wiecie, Darth Vader najważniejszy zły charakter w kinie chyba od ostatnich 100 lat, tak myślę. A co wy myślicie? Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.